Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Libisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Dzisiaj awanturować się o kasę mogą nie tylko gracze w studiu, ale także Państwo przed telewizorami. Oto czarna skrzynia. W tej skrzyni znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z Państwa, kto pierwszy poda, jaka kwota znajduje się w skrzyni, otrzyma całą sumę. Należy wysłać SMS pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli wpiszą Państwo za dużą kwotę, otrzymacie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za niską kwotę, otrzymacie odpowiedź, że za mało. I tak do skutku. Osoba, która pierwsza trafi prawidłową kwotę, otrzyma całą sumę i natychmiast zostanie poinformowana, że wygrała. Również pozostali gracze zostaną poinformowani, że gra jest skończona. Życzę Państwu powodzenia, rozwiązanie konkursu w następnym programie. A my rozpoczynamy awanturę o kasę. Oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to Michał Wąsowski, student prawa z Lublina. Kapitan drużyny Bogusław Wąsowski, technik mechanik z Urli. Przemysław Tyś, student informatyki z Bychawy. I Barbara Żmuda, nauczycielka z Urli. Zieloni to Jacek Konochowicz, prawnik z Białegostoku. Dorota Kaźmierczak, biotechnolog z Wrocławia. Kapitan drużyny Tomasz Kynowski, przedstawiciel medyczny z Wrocławia. I Kamila Dobrowolska, lekarz z Warszawy. Żółci to Grzegorz Kaczorowski, student ekonomii z Lublina. Kapitan drużyny Łukasz Klimowicz, student politologii z Lublina. Karol Pawłowicz, student politologii z Lublina. I Maria Lewczuk, studentka medycyny z Białej Podlaskiej. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my powitajmy po raz 19 naszych mistrzów. Dariusz Tyga, Jacek Mikrasiński, Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Witam serdecznie. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak Państwo widzą, mistrzowie cieszą się ogromną popularnością, ale nie tylko tutaj w studiu, również w całej Polsce. 2 miesiące już są z nami w Loży Mistrzów. 19 raz w programie i do tej pory przypomnę, że w naszej grze można wygrywać bez końca, póki się jest w Loży Mistrzów. Panowie wygrali do tej pory 1 ogórek kiszony, 232 402 złote i 6 samochodów. Gratuluję. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie znowu wygrają, to po raz 20 zobaczymy ich w awanturze o kasę. A jeżeli im się nie powiedzie, to ich miejsce zajmie w następnym programie nowa drużyna. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny, które biorą udział w pierwszym etapie, otrzymują ode mnie po 5 tysięcy złotych, a ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowie na pytanie. I jeżeli uda jej się odpowiedzieć prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z naszymi mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuje pierwszą kategorię.
Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400. Mam 500. 500 po raz drugi. 500. Mam 600 od zielonych. Po raz drugi. 600 po raz trzeci. Żółci 600. Strzelam. Za 600 zł pytanie kupiła drużyna zielonych. 1400 w puli. Światowa muzyka rozrywkowa. Z którego kraju pochodzi gwiazda muzyki pop Mariah Carey? To co, odpowiadamy? Ale czekajcie, czekajcie. To jest Amerykanko. No to odpowiadamy ze Stanów Zjednoczonych. Tak jest! 1400 zł trafia na konto drużyny. Zielonych mają w tej chwili 5800 zł, żółci 4700 i niebiescy 4500 zł. Ale wszystko się może jeszcze zdarzyć w tej grze, dlatego że różnice są bardzo małe, a ja mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Kolejne losowanie po reklamie. Ponownie wszystkich Państwa po drugiej stronie telewizora. Oglądacie pierwszy etap awantury o kasę. Przed przerwą reklamową na delikatne prowadzenie wysunęła się drużyna zielonych. Mają 5800, gonią ich żółci 4700, za żółtymi niebiescy 4500. 5 pytań do końca tego etapu. Historia sztuki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa badawczo. Żółci 300. Żółci 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi, 500 po raz... 600 żółci. 600 żółci, proszę. Zdążył Pan. 600 po raz drugi, 600 po raz... 700 niebiescy. 700 niebiescy, proszę. Zieloni 800. 800 zieloni. Żółci. Żółci 900, tak? 900. U żółtych po raz... 1000 zieloni, głośniej proszę. 1100 żółci. 1200 zieloni. 1200 po raz drugi, 1200 zieloni po raz... Mam 1500 żółtych. 1500 po raz drugi, 1500 po raz trzeci. Strzelam. Pytanie kupili żółci za 1500 zł. W puli mam aż 3400 zł. Odpowiadają żółci. Historia sztuki. W którym greckim porządku architektonicznym żłobkowane kolumny mają wolutowe głowice? Nie ma sensu brać odpowiedzi, bo i tak jest woluta. Nie, nie wiesz. Bo tak jest. Może mi strzelić jedno. Rycki. A nie, wolute to nie są takiego? O tego typu? Co to ci da? Pamiętasz? Odpowiadamy na pytanie koryńskie. Czy zieloni uznają taką odpowiedź? No. Nam się wydawało, że w doryckim. A niemieckim? Też myśleliśmy o doryckim. O doryckim myśleliśmy. No, spytajmy naszych mistrzów. Wydaje nam się, że doryckim. Joński. Porządek joński, czyli kompozytowy. No i ciekawie jest bardzo, bo 3400 zł przychodzi do puli następnego pytania. I ta drużyna, która przejmie tę pulę, będzie miała ogromną przewagę w grze. W tej chwili prowadzą zieloni 4600, za nimi niebiescy 3800 i na razie na końcu żółci 3200. Panie Karolu, no bardzo się pan zdenerwował. No troszeczkę. Mówiłem joński, ale tutaj przegłosowali mnie. Ale przegłosowali pana? To był strzał jego i był strzał nasz, więc po prostu. Ale pan był pewien, panie Karolu? Nie, ale jakoś tak bardziej pasowało po prostu. No tak, ale trzy osoby twierdziły co innego, tak? Nie, no tak, ja nie. Gramy dalej. A pani Maria się odcina, jakby co, tak? To nie na panią. Nie, ja się odcinam. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale gdyby było dobrze, to byłoby okej. Okay. No tak, oczywiście. Jasne, że tak. 3400 przechodzi do puli następnego pytania. Losuje 4 kategorie do końca tego etapu. Kategoria piłka nożna.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. 300 żółci. 300 żółci. 400 żółci. 400 niebiescy. 400 po raz drugi. 500 żółci. 500 żółci, proszę. 500 po raz 600 drugi. 600 niebiescy. 600 po raz drugi. 600 po raz drugi. Mam 700, proszę, zdążył pan. 700 po raz drugi. Mam 800 od niebieskich. Zabank żółci. Zabank strzela. No to razy. Albo to, albo nie. No i tyle, koniec. On rządzi. Albo walczymy, albo nie. A więc żółci grają wabank. Jeżeli im się uda odpowiedzieć prawidłowo, będą mieli 7600 zł i obejmą prowadzenie. Jeżeli im się nie uda, będziemy musieli im podziękować. A zieloni otrzymują ode mnie upomnienie za brak aktywności w licytacji. Następnym razem będzie dotkliwa kara pieniężna. Oto pytanie. Jaką nazwę nosi nagroda dla króla strzelców przyznawana podczas Mistrzostw Świata? Złoty but. Tak mi się wydaje. Na no 100%? Złoty but. No, na 90%. Bo usłyszałem o tym. Ja nie mam pojęcia. Na 90%? Poczekajcie, że chwilę. Tak mi się wydaje. No spokojnie. Nic innego nie wymyślam. Złoty but. Złoty but to król strzelców Ligi Europejskiej. Może? Czy króla strzelców? Złoty but czy złote buty? Złoty but, powiedzmy, nie? Złoty but, to wiesz, na ile wyjdzie chyba, nie? No. To my odpowiadamy na pytanie. Proszę bardzo. To jest złoty but. Panie Bartłomieju? Wydaje nam się, że też, że to jest właśnie złoty but. Tak jest! Yeah! 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 Zbędzimy światło. 7600 zł. Wędruje na konto drużyny żółtych, która ma właśnie tyle, za nimi zieloni 4400, potem niebiescy 3000, ale chcę uspokoić dwie drużyny, które teraz przegrywają. Trzy pytania do końca tego etapu. Jest czas na walkę. Tym razem mam dla państwa przysłowia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham waszych propozycji. Rzuci 300. Rzuci 300. Zieloni 1000. Zieloni 1000. 1000 po raz drugi, 1000 po raz. 1100 niebiescy. Weszli 1400. 1400 zieloni po raz pierwszy. 1600 niebiescy. 1700. 1700 zieloni po raz drugi. Babach niebiescy. Babach niebiescy. Strzelamy. Ostro tutaj grają niebiescy, grają o wszystko. Jeżeli im się nie uda, pożegnamy ich. Jeżeli im się uda, będą mieli 5000 i znajdą się na drugim miejscu w grze. Poszkodowani są tutaj zieloni, którzy mimo że dużo pieniędzy włożyli do puli, no to nie udało się kupić tego pytania. Która ryba w znanym powiedzeniu wije się zręcznie i sprytnie? Słuchajcie, zręcznie zawsze się wywija. To jest sprytnie jak piskosz. Myślę, że to jest piskosz. Wije się jak piskosz. Tak. Piskosz. Też piskosz. Dobra, odpowiadam. To wiem. I tak i tak gramy wolno. Co by nie było. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że tu chodzi o piskorza. Wije się jak piskosz. Tak jest! 5000 zł. Przechodzi na konto niebieskich i mają drugie miejsce w tej chwili. Za nimi zieloni 2700, a żółci 7300 zł. A ja mam dwa pytania do końca tego etapu. Polskie seriale. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 500. Zieloni 500. Żółci 600. Żółci 600. Niebiescy. 600 po raz drugi. 700 niebiescy. 700 niebiescy, proszę. Żółci 800. Żółci 800. Zieloni 1000. Zieloni 1000. 1000 po raz drugi. 1000 po raz. 1100. Żółci 1200. Żółci 1200. Zieloni, dawa. No, dobrze. Dobrze, zieloni, to... Panie Tomaszu, widzę, że nabrał pan wprawę w kilku nieudanych licytacjach wcześniej i teraz bardzo dobrze. Tak jest, 5000, jeżeli odpowiecie dobrze na waszym koncie, jeżeli nie, to was pożegnamy, ale jeżeli się uda, to znajdziecie się tuż za żółtymi, którzy będą mieli 600. A jeszcze jedno pytanie do końca, także nawet szansa na wejście do finału przed wami. Polskie seriale.
Spójrzcie państwo na ekran. Ja żem nawet córeczce dał na imię Mariotka. Ja też się w niej kochałem. Ja jak się kocham? A ja to nie? No to zdrowie Marioli, nie? Zdrowie Marioli. Zdrowie. Mariola, co usta słodkie masz jak kola. Już nie chodzi do przedszkola, tylko tańczy rock'n'roll. Cześć chłopaki. Jak nazywają się aktorzy biorący udział w tej scenie serialu Świat według Kiepskich? Proszę wymienić co najmniej cztery nazwiska. Paskalska. Grabowski, Andrzej Grabowski. No cisza. Kaja Paskalska, Grabowski. Dziewczyna, to jest Kaja. Tak. Jak się nazywa ten taki urząd? Co tam, co w takim urzędzie gra? Nie wiem. W Graczykach też gra ten taki. Wiesz, który? Ten taki urząd, co śpiewał. On zawsze gra takich. On grał to ten, kto. To jak się wychodzi? Z lewej strony. Z lewej strony, tak? Ej. Nie pamiętam. Ale z kanału czterech to niestety nie było. A nie było tam Walusia? Nie. Kogo? Walusia nie było tam? Nie. Albo odpuścić. Znajdź mi się. Jak weźmiemy ci ludzie? Co, przyblokujemy te fakcie? Odgadaj od razu. Ale jak nie odpowiesz? Ale zrozumcie się, że tam zostaje. Jak wy się zachowujecie? Cicho, naprawdę, spokojnie. Paździerko? Nie było paździerko. Czas minął, proszę odpowiedź. Nie znamy odpowiedzi. Znamy tylko dwie osoby, no niestety nie cztery. Jakie dwie? Kaja Paschalska i Mikołaj Grabowski. Andrzej Grabowski. A jeszcze mówiliście o kimś? Czy mi się wydawało? A nie mówiliście Gołębiewski? Mówiliśmy, ale występował. Tak. Znaczy występował. Ale mówiliście, czy nie? Nie. To może ktoś z innej drużyny tak powiedział? Ale to i tak byłoby trzy. Czyli Kaja Paschalska, Henryk Gołębiewski, Sławomir Sulej i Krzysztof Kierszynowski. Oczywiście Andrzej Grabowski. Przykro mi bardzo, musimy się z wami rozstać. Nie udała się ta zagrywka wabank. Dziękujemy bardzo. Pożegnaliśmy zielonych, żółci mają 6100, prowadzą niebiescy 3900 zł. Ale uwaga, do puli ostatniego pytania w tym etapie przechodzi 5000 zł. Kto przejmie tę pulę i odpowie prawidłowo, wchodzi do finału. Losuje ostatnią kategorię w tym etapie. Literatura światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Słucham państwa! Czy nie więcej rzuci! Moment, niebiescy! Tak szybko obaj panowie krzyknęli, że no, nie wiem po prostu, kto krzyknął pierwszy. Na wszelki wypadek sprawdźmy, jak to było, żeby uniknąć błędu. Nie, 700 było. Słowa państwa! Tak więc jak widzieliśmy w trakcie powtórki dokładnie, żółci 3900. Najwyżej opadniemy z pieniędzmi. Panie Łukaszu, ale jak pan dobrze widział w trakcie tego materiału powtórkowego, pan krzyknął 3900, 3900, razem 7800. Nerwy. Dobrze, tyle nie macie, co teraz? No, nie no, 3900. Nie no, chodziło o 3900 po prostu. A jak dwa razy, to 7800. No przecież nie można się przelicytować. Słucham? Słyszałem? Nie można samego się przelicytować podobno. Ale sprytnie, dobrze. 9100 zł wynosi pula tego pytania. Jeżeli żółtym się powiedzie, wejdą do finału mając 11 300 zł. Ale jeżeli im się nie uda, to, uwaga, do finału wejdą niebiescy, mając na koncie 12 800 zł. Nie no.
Za duże nerwy na motrywę. Oto pytanie. Za chwilę dowiemy się, kto będzie rywalizował z mistrzami w finale naszej gry. Skąd pochodzą tytułowe Wesołe Kumoszki w komedii Szekspira? Wiem. Ulica. Z ulicy Stowa, na 100%. Poczekaj, szybko. Na 100%? Na 100%. Odpowiadamy. Odpowiadamy na pytanie. Z Windsoru. Wesołe Kumoszki z Windsoru. Co na to, mistrzowie? Zgadzamy się. Tak jest! No i świetnie. Warto było tu wykazać się refleksem w czasie licytacji, ale wcześniej sprawa niebieskich. Bardzo Państwu dziękujemy. Ostro graliście, wysoko licytowaliście. To po prostu ułamek sekundy zdecydował, że to nie Wy odpowiadaliście na ostatnie pytanie. Wygraliście u nas 3700 zł. Dziękuję, gratuluję. Natomiast żółci, no dzięki refleksowi pana Łukasza i oczywiście dzięki dobrej odpowiedzi, wchodzą do finału ze znakomitą kwotą, jak na początek finału. 11 300 zł. Gratuluję! Zaczynamy finałową rozgrywkę. Z mistrzami spotka się drużyna żółtych. Żółci mają na koncie 11 300 zł. O 1100 zł więcej niż mistrzowie, co bardzo dawno się nie zdarzyło. Na ogół te drużyny, które wchodziły do finału, miały po 7-8 tysięcy. Prawda, panowie? Tak. Już dawno nie było takiej sytuacji. Po raz pierwszy od paru odcinków jest właśnie no, drużyna, która ma więcej pieniążków na starcie niż my. Także... będzie zacięta walka. Zacięta walka. Startujecie oczywiście z lepszej pozycji, macie więcej pieniędzy. Z drugiej strony mistrzowie no, są mistrzami i mają doświadczenie w licytacji i w grze. Macie jeszcze jeden bardzo poważny atut, mówię o drużynie żółtych, charyzmatycznego przywódcę, pana Łukasza. Pan Łukasz bardzo mocno licytuje. Panie Łukaszu, niech pan powie... pan lubi hazard? Bardzo, bardzo lubię. To jest moja pasja. Tak właśnie myślałem. A ma pan wprawę? Śmiało? No różnie bywało. Czasami do przodu, czasami do tyłu. Gdzie pan grywał? W zakładach bukmacherskich, sportowych. Grywam często. A proszę bardzo. Ale to się przydało tutaj, bo no, wszyscy obserwujemy, jak pan świetnie potrafi licytować, jak odważnie pan gra. To oczywiście także będzie atut waszej drużyny. Witamy żółtych w finale. Mistrzowie wchodzą do gry mając 10 200 zł. Panowie, jakie wnioski wyciągacie z gry żółtych po pierwszym etapie? Drużyna żółtych to młoda, przebojowa drużyna z hazardzistą w składzie i z ładną panią. Myślę, że mają spore szanse na zdetronizowanie nas. Witamy w finale mistrzów. Losuje pierwszą finałową kategorię. Historia sztuki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. 300. 300 mistrzowie. Rzuci 400. Rzuci 400. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. 700 złotych w puli. Ja widziałem twarze żółtych, kiedy przeczytałem kategorię. Sądzę, że nie chcieli grać z tej dziedziny, tak? No tak nie. Czyli przypadkiem pan Łukasz wygrał licytację. Oto pytanie, historia sztuki. Jak nazywamy dzieło plastyczne będące celowym naśladownictwem innego stylu lub kierunku? Gdzie się? Naśladownictwo. Imitacja. Innego stylu? Nie. Pastisz chyba nie. Imitacja? Imitacja ma jakiś pomysł. Tylko to mi przypomina, że... Pastisz nie. Nie. To jest, wiesz... Ale to jest jakiś styl. Imitacja jakiegoś stylu? Nie, to nie jest konkretnie.
A imitacja może być. Czy tam, no bo to jest jakaś podróbka czegoś, nie? Imitacja, no może tak, ale nie sądzę. Coś tam imitować. Dobra, dalej, imitacja. Tak mi się wydaje. Próbujemy odpowiedzieć. Proszę imitacja. Bardzo. Ja słuchałem, co mówiliście i naprawdę bardzo żałuję, że nikt nie wierzył panu Grzegorzowi. Co pan mówił? Co pan mówił? Pastisz? Pastisz, tak. Pastisz. Tak więc 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Żółci mają 10 900, a 1000 zł mniej mistrzowie. Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. 500. Mam 500. 600. Mam 600. Rzuci 1000. Rzuci 1000. 1000 po raz drugi. 1100. Mam 1100. Rzuci 2. Mam 2. Ostro idą, bardzo ostro. 200. 200. Rzuci 2,5. 2,5. Ale ostre przebicia tutaj pan Łukasz stosuje. Wabank. Wabank mistrzowie. Sprzedamy. A proszę państwa, mistrzowie grają o wszystko. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 13 100 zł i obejmą prowadzenie w finale. Ale uwaga, jeżeli im się nie uda, to w ich 19 programie zakończą swoją grę. Zakończą przygodę w awanturze o kasę. Wszystko na jedną kartę. Zresztą mistrzowie znani są z takich decyzji. Spójrzmy na ekran. Jak nazywa się ta wokalistka? No bo... Matko jeden. Britney Spears? O, czek, tak mi się wydaje. A takie zdjęcie do tyłu. Britney Spears. Zamknijcie się. Miałeście nie mówić, możecie zapisać. Cicho. To jest ona? Ja nie wiem, czy to jest ona. O, czek, co mi się kojarzy? To są jakieś dziwne zdjęcia, nie wiem, czy to jest ona. Brytnej na pewno. Jezu, zajebiście. Proste. Trzeba pogać mi bandy. Dziwne troszkę zdjęcie, ale to jest ładne. Ale okej, okay, potem musicie? Brytnej Spice. Nas. No nie ma nic. Nas z tych Spice Girls? Nie. Odpowiedz. Dobra, Marek, nie powiedz. Kuba, co? Jednak konsumuje. Ja tak samo. Pierwsze, co mi da powiedzieć. No, w ogóle. Teraz. Tak patrząc jej głęboko w oczy, nie słabo, bo jest, wiesz. Czas minął, proszę odpowiedź. Szereg, to odpowiadamy. Co prawda zdjęcie jest troszkę... Zniekształca twarz, tak powiem. Ale odpowiemy, że jest to Britney Spears. Mistrzowie do tej pory zarobili w awanturach o kasę 232 402 zł. 6 samochodów i ogórek kiszony. Czy teraz zakończą grę? Żółci? Wydaje mi się, że dobrze odpowiedzieli. Dobrze. Tak jest! Britney Spears! To widział każdy z nas, to oni też widzieli. Mówię wam, ta muzyka była bardzo prosta. O, to były ogromne emocje. Pan Dariusz od początku stawiał na Britney Spears, tak? Tak, tak. Natomiast reszta była tutaj... niepewna, czy to jest to. No ale świetnie, udało się. Zresztą wielokrotnie ustawialiście wszystko na jedną kartę. Zawsze się udawało, ale jak wiadomo, do czasu. W każdym razie emocje nam zapewniliście bardzo duże. Kolejne emocje po reklamach. Dużo kasy przed przerwą reklamową. Mistrzowie nam dostarczyli dużych emocji, ponieważ zagrali o wszystko. Mały włos, nie zakończyli gry, ale udało się dobrze odpowiedzieć na pytanie. Są z nami, na koncie mają 13 100 zł, a żółci, którzy jeszcze przed chwilą prowadzili w finale, mają 8400. Żółci, nie martwcie się, to nie jest jakaś wielka różnica. Bywały dużo większe. 4 pytania do końca gry. Kategoria
Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. Rzuci 400. Rzuci 400. 500. 500 mistrzowie. 500. Rzuci 600. Mam 600. 700. Mam 700. Rzuci 1000. Mam 1000. 1100. 1100, proszę. 1100 po raz drugi. Rzuci 1500. Mam 1500. No. 1600. Mam 1600. Co dalej? 1600 po raz drugi. 1000. Rzuci 2. Mam 2. Został. Mam 2100. 2100, proszę bardzo. 2100 po raz drugi i 2100 zł po raz trzeci. Sprzedane. No, panie Łukaszu, dlaczego nie poszliście wabank? Kolega mi pozwolił. No, ale kto decyduje tutaj? Kto jest szefem? Ja kto jest szefem, ale... panowie? Ale ja owszem jestem, ale... Drużyna. Ale to była sytuacja po prostu jak na talerzu. Trzeba było... Było już tak wysoko, że trzeba było iść wabank. I albo wygrać i grać o bycie mistrzem, no albo odejść z gry. Ja po prostu się bałem, że... Było ostatnio bardzo łatwe pytanie z światowej muzyki rozrywkowej, że teraz będzie trudne. Tak na zmianę. Komputer losuje pytania. Mówiłem, zobaczymy. Komputer losuje pytanie. Jakie wyciąga z pamięci, takie jest. Bez sensu to zrobiłeś. Trzeba było dać wabank. Trzeba było iść wabank, po prostu. Panie Dariuszu, prawda? Oczywiście. Znaczy, rozumiem, że w ich sytuacji by pan poszedł wabank. Od razu. Jasne, że tak. Od razu. Oto pytanie dla mistrzów. Jeżeli nie odpowiedzą, to oczywiście 400 przejdzie do puli następnego pytania. W którym roku odbył się pierwszy festiwal muzyki w Woodstock? Czekaj, napisz tylko każdy napisz. Nie, dwa był. Jeden był. Dwa był. 99. Aha, no to. Bardzo lubię. Pierwszy. Napisz się tacy swoim. Cicho. No i cicho. Ale co? Nie wiem, co to jest głos, to jest cicho. Po co bym mógł dojadać? Każdy ma? Nie wiem, czy to jest dobrze. Nie wiem, 68, tak? 69. Może 68. Jurek, żyłeś już wtedy? No ja wiem, ale... No to które? To nie było. No to dosyć... W którą może rocznicę? Może było okrągło, to 30 lat. A kiedy było? 99 na pewno. No co będzie 69? 69 na pewno. To mi się tak dziwię, że te całe... 30 lat? Tak. Darek, to bardziej twoje czas. Nie, to inny tam. Całkowicie bez sensu. Kurde, kaczy. Kłóć się z Karolem i ze mną. Nie, będzie stop. Jaki powiedziałem już stop przy 1500. Tylko się urodzimy. Nie wydaje mi się, że urodzimy. Czas minął, proszę odpowiedź, panowie. Dajmy przyjąć do siebie. Panie Dariuszu, proszę odpowiedź. No więc Woodstock odbył się w roku 1969. Mistrzowie mają taki zwyczaj, że każdy pisze odpowiedź na kartce, potem porównują. Panie Dariuszu, co pan napisał? 68. Pan Jerzy? Ja nie byłem pewny. Co pan napisał? Nic nie pisałem, bo nie pan byłem. Pan Jakub? Pewny. Ja napisałem 75, ale potem mi się skojarzyło, że w 99 był drugi koncert. A pan Bartłomiej? 69. Jedyny pan Bartłomiej miał rację. 69. No, tak więc 4100 zł trafia na konto drużyny mistrzów i mają teraz 15100 zł. Na początku finału przewaga była żółtych, przewaga finansowa o 1100 zł. Zobaczcie, teraz mają 6400, czyli mistrzowie już mają dwa razy tyle co oni. Nie na próżno są mistrzami, potrafią wyciągać pieniądze od przeciwników. Sami tego doświadczacie. Mieliście trzy różne wersje, bo pan Jerzy nie napisał. No to właściwie dlaczego wygrała tutaj wersja pana Bartłomieja? Ponieważ było skojarzenie z drugim koncertem Woodstock, który odbył się w 99 roku, tak mi się wydaje. No a no i pasowała tutaj 30. rocznica. Po prostu, mistrzowie. Ale żółci się oczywiście nie poddają. Trzy pytania do końca. Wiele tu się jeszcze może zmienić. Piłka nożna. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. Rzuci 400. Rzuci 400. 500. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Sprzedane.
Z którą reprezentacją Polska rozegrała pierwsze oficjalne spotkanie międzynarodowe 18 grudnia 1921 roku? Reprezentacja Węgier przegrali 1-0. Odpowie nasz była ekspert. To reprezentacja Węgier i Polska przegrała wtedy 1-0. Rewelacja! Brawo! Pan Bartłomiej nawet pamięta wynik pierwszego spotkania reprezentacji Polski 18 grudnia 1921 roku. Doskonale, 900 zł trafia na konto drużyny mistrzów, 15500 macie teraz, a żółci 6000. A ja mam dwa pytania do końca gry. Jeden na jednego. Nie zostajemy. Ej, chciałeś zabawę, masz nie zabawę. No właśnie, nie powiedziałam od razu. Nie, idziesz na pojedynek. Nie, nie idę. Idziesz, 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 Karol. Proszę, aby teraz drużyny wytypowały po jednym przedstawicielu. Najpierw żółci. Karol idzie. Proszę, panie Karolu, zapraszam do zielonego przycisku. Kto w tym pojedynku będzie reprezentował mistrzów? Na specjalistę od przycisku Jurko. Proszę, panie Jezu. Już wiemy, kto gra, a ja teraz biorę z konta każdej drużyny po 500 zł do puli tego pytania, więc 1000 zł w puli i wybierzmy teraz kategorię. Panie Karolu, którą mamy skreślić? Fizykę. Nie będzie fizyki, panie Jerzy? Film polski. Nie będzie filmu polskiego, panie Karolu? Biologia. Nie będzie biologii. Panie Jerzy? Piłka nożna. Nie będzie piłki nożnej. Muzyki klasycznej. Proszę bardzo, nie będzie również muzyki klasycznej. Historia powszechna. I nie będzie historii powszechnej, a więc mamy męską dziedzinę motoryzację. Oto pytanie. Który z panów wie, naciska przycisk? Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny wędruje 1000 zł. Jeżeli się myli, siada na ławce rezerwowych. Jakiej marki są następujące modele aut terenowych? Wrangler i Cherokee. Pan Karol, proszę. Marki Jeep. Tak jest! Jeep Chrysler. A więc, panie Karolu, gratuluję, wraca pan do swoich. 1000 zł przechodzi na konto żółtych, a pan Jerzy wędruje sobie spokojnie na ławkę rezerwowych i mistrzowie w tym ostatnim pytaniu zagrają w osłabionym składzie. Mamy jedno pytanie do końca gry, które rozstrzygnie wszystko. Czarna skrzynia. Oto czarna skrzynia. Nie wiemy, co tam się znajduje. Różne rzeczy tam bywały. Bywały kluczyki do samochodów, nawet kiedyś czterech w jednej czarnej skrzyni. Bywały ogórki kiszone, bywały złotówki, no, inne sumy pieniędzy. Nie wiemy. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału. A licytujemy, jak zawsze, tak jak pytanie. Proszę bardzo, ile kto da za czarną skrzynię? Biorę po 200 zł na początek i słucham dalej. 300. 300 mistrzowie. Rzuci 400. Rzuci 400. 1000. 1000 zł. 1000 po raz drugi, 1000 po raz trzeci. A więc mistrzowie kupili czarną skrzynię za 1000 zł. Mają na koncie 14 tysięcy, a rzuci 6100. Ostatnie pytanie przed zakończeniem finału i potem otworzymy czarną skrzynię. Dowiemy się, czy warto było dać 1000 zł. Filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawca. 300. Mistrzowie 300. Rzuci 400. Rzuci 400. 500. Mam 500. Co dalej? 500 po raz drugi. 500 po raz. Rzuci 600. Mam 600. 700. Jest 700. 700 po raz drugi. 700 po raz. Cicho. Trzeci. Sprzedane. 1300 zł w puli.
ostatnia odpowiedź mistrzów. W tym programie Filozofia i Religie posłuchajmy pytania. Jakie miano zyskiwała w Indiach wdowa wstępująca dobrowolnie na stos, by spłonąć wraz z ciałem męża? Sati? 100%? Wziąłeś podpowiedź, może coś będzie skojarzone z tym. Jakieś takie miano, ale ja będę mógł. To właśnie podpowiedź. Ale po co? Jak to po co? To strzelamy tak? No możesz odpowiedzieć. To palenie, to jest sadia. No to miano być nowym inaczej. Daj mi podpowiedź. Daj mi podpowiedź, jak przemyślisz. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić do tego pytanka podpowiedź. Proponujemy pierwsza kwota 200 zł. 500. 300 zł. 400. 400 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Parvati, Sati, Lakshmi, Devi. No to, to wiesz, powiedz, powiedz. Tak. Otwoje pan Bartłomiej. Kuba. Staniaku. No myśleliśmy tak wcześniej już, przed podpowiedzią. Nasza odpowiedź to Sati. Zastanawiałem się, po co tracicie pieniądze na podpowiedź. Od razu wiedzieliście, Sati. Tak więc 1300 zł trafia na konto drużyny mistrzów. I proszę państwa, fantastyczny wynik. Tylko za dzisiejszy program 14 200 zł. Gratuluję. Panie Jerzy, proszę wrócić do swoich. Teraz tylko podsumowania na końcu otworzę skrzynię, także czekajcie państwo, ciekawe co tam jest. Żółci, z bardzo dobrą kwotą weszliście do finału. Mieliście więcej niż mistrzowie, no ale po prostu to są mistrzowie. Wyciągnęli z was co mogli i kończycie grę mając 5,5 tysiąca. Gratuluję, dziękuję bardzo. Natomiast teraz czas na podsumowania mistrzów. Jeszcze raz przypomnę, tylko dzisiaj 14 200 zł, a we wszystkich 19 programach Awanturo Kasę wygraliście do tej pory 246 602 zł i 6 samochodów. Czas na czarną skrzynię. Nawet tutaj żółci mocno nie licytowali, pozwolili mistrzom kupić czarną skrzynię za 1000 zł. To jest i dużo, i mało, no bo jeżeli samochód, to mało, jeżeli ogórek czy złotówka, to drogi ogórek. Co to było ostatnio, kiedy licytowaliście czarną skrzynię? W ostatniej skrzyni był samochód. Za ile kupiliście wtedy? 1300 zł daliśmy. 1300 zł. Tak. Dzisiaj za... Daliśmy 1000 za... Za właśnie, za co, tak? Za talerzyk z... Z warzywkiem. Z ogóreczkiem. Koperta. O, to już nieźle. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Ale na ile nieźle? Bardzo dobrze! Samochód! To było nie do przewidzenia, nie ma właśnie. Nie ma się mówić. Taka jest gra. A więc proszę państwa, absolutny rekord. Nasi mistrzowie zagrają w następnym programie po raz 20. Do tej pory w sumie wygrali 246 602 zł. A dzisiaj wygrali również 7. samochód w Awanturze o kasę. Jeżeli państwo chcą grać, wygrywać nagrody, bawić się z nami, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści, wpisując swoje imię i nazwisko. Może to właśnie wy pokonacie naszych mistrzów. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden i będzie po dwa. No. Dziękuję.